Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieź do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. John W. Campbell Jr. Kim jesteś? 4. Gdak! Szczęknął licznik promieniowania kosmicznego. Gdak! Brrr! Gdak! Conan drgnął i puścił ołówek. Cholera! Krzyknął fizyk i spojrzał w przeciwległy róg na umieszczony na stole licznik Geigera. Wczołgał się pod pulpit, przy którym pracował, aby podnieść ołówek. Zasiadł z powrotem do pracy, starając się pisać wyraźnie. Jednak jego pismo było drżące i nierówne. Licznik Geigera wydawał urywane dźwięki, podobne do napuszonego gdakania kury. Przytłumiony szum włączonej lampy, którą sobie przyświecał, zlewający się z odgłosami chrapania i gwizdami wydawanymi przez kilkunastu mężczyzn śpiących w rajskim domu w dalszej części korytarza, stanowiło tło dla nieregularnych pogdakiwań licznika i churkotu węgla podrzuconego od czasu do czasu do wyłożonego miedzianą blachą pieca. A do tego jeszcze ciche kap, kap, kap ze spoczywającego w kącie stwora. Conan wyszarpnął z kieszeni paczkę papierosów, stuknął w nią tak, że jeden papieros się wysunął, po czym wepchnął go sobie do ust. Popsuła mu się zapalniczka, więc grzebał ze złością w stosie papierów w poszukiwaniu zapałek. Kilkakrotnie pokręcił jeszcze kółkiem zapalniczki, następnie rzucił ją z przekleństwem i wstał, aby szczypcami wyciągnąć z pieca rozżarzony węgiel. Zapalniczka zadziałała natychmiast, gdy wróciwszy do pulpitu, podniósł ją i znów wypróbował. Licznik wypluł z siebie serię gdaczących parsknięć w chwili, gdy przeniknęły przezeń promienie kosmiczne. Conan obrócił się, spojrzał na niego groźnie i próbował skoncentrować się na interpretacji danych zgromadzonych w ciągu minionego tygodnia. Tygodniowe zestawienie. Poddał się jednak, ulegając ciekawości albo zdenerwowaniu. Wziął z pulpitu zapaloną lampę i przeniósł ją na stół w kącie. Wrócił do pieca i chwycił szczypce do węgla. To bydle rozmrażało się już prawie 18 godzin. Szturchnął je z podświadomą ostrożnością. Ciało nie było już twarde jak metalowy pancerz, przybrało konsystencję kauczuku. Wyglądało jak wilgotna niebieska guma lśniąca pod kropelkami wody, podobnymi w oślepiającym świetle benzynowej lampy do małych, okrągłych klejnotów. Conan poczuł bezrozumne pragnienie wylania zawartości zbiornika lampy na stwora w lodowej osłonie i wrzucenia do środka niedopałka papierosa. Troje czerwonych oczu popatrzyło na niego martwo. W rubinowych gałkach odbijały się promienie mrocznego, zadymionego światła. Niejasno zdał sobie sprawę, że przygląda jej się już bardzo długo. Zrozumiał nawet, mgliście, że oczy te przestały być ślepe. To jednak wydawało się bez znaczenia. Równie nieważne jak mozolny, ślamazarny ruch macek wyrastających z kościstej, powoli pulsującej szyi. Conan podniósł lampę i wrócił na krzesło. Siedział, wpatrując się w kartki z obliczeniami, które miał przed sobą. Dziwne, ale gdakanie licznika stało się znacznie mniej dokuczliwe, a churkot węgla w piecu już nie rozpraszał uwagi. Skrzypienie podłogi za plecami Conanta
Nie przerwało mu pracy, kiedy przebiegał swój tygodniowy raport, wypełniając go kolumnami danych i sporządzając zwięzłe, syntetyczne notatki. Skrzypienie podłogi dało się słyszeć bliżej. Pięć. Blair wydobył się nagle z prześladujących go w głębokim śnie koszmarów. Zamajczyła nad nim twarz Conanta. Przez chwilę wydawało się, że trwa jeszcze dziki horror ze snu. Na obliczu Conanta malowała się złość i lekkie przerażenie. Blair! Blair, ty przeklęta kłodo, obudź się! Co? Biolog przecierał oczy, zginając kościste, piegowate palce w koślawą pięść dziecinnych rozmiarów. Z sąsiednich prócz podniosły się inne głowy, aby popatrzeć na nich. Wstawaj no, podnieś się. Conan wyprostował się. Twoje cholerne zwierzę. Uciekło. Uciekło? Co takiego? Ryknął pierwszy pilot Van Wall, byczym głosem, od którego zatrzęsły się ściany. Nagle w korytarzach rozległy się wrzaski. Kilkunastu mieszkańców rajskiego domu wtargnęło na oślep do środka. Krępy, okrągły jak bulwa Barclay, w długich wełnianych kalesonach trzymał w ręku gaśnicę. Co się dzieje, do diabła? Spytał. Twoje parszywe bydle uciekło. Gdzieś 20 minut temu zasnąłem, a kiedy się obudziłem, stwora nie było. Ej, doktorku, mówiłeś do licha, że te istoty nie mogą ożyć. Przeklęte utajone życie, o którym opowiadał Blair, wykrzesało z siebie piekielnie dużo energii i poszło sobie. Koper gapił się tempo w przestrzeń. Ono nie było ziemskie, powiedział nagle wzdychając. Chyba ziemskie prawa nie mają tu zastosowania. Otóż stwór chciał mieć wolne i ma. Musimy go odszukać i schwytać. Conan zaklął siarczyście. Jego głęboko osadzone czarne oczy patrzyły ponuro i ze złością. To cud, że ta diabelska kreatura nie pożarła mnie, gdy spałem. Blair odwrócił wzrok, a w jego wyblakłych oczach odbił się nagły strach. A może on... Musimy go odnaleźć, wymamrotał. Sam go będziesz szukał. To twój popilek. Nie wystarczy siedzenie tam z nim przez 7 godzin. Licznik gdakał co kilka sekund, a wy, dranie, śpiewaliście wasz nocny koncert. To cud, że zasnąłem. Idę do budynku administracyjnego. Komandor Gary pojawił się w drzwiach, zaciskając pas. Nie będziesz musiał, powiedział. Ryk Vana brzmiał jak huk startującego pod wiatr Boeinga. A więc stwór nie był martwy. Zapewniam cię, że nie wyniosłem go na rękach, warknął Conant. Ostatnie, co widziałem, to jak jego rozpołowiona czaszka wydziała zieloną, lepką maść, niczym rozgnieciona gąsienica. Doktorek stwierdził właśnie, że nasze prawa w tym przypadku nie działają. To nie jest ziemski stwór, to nieziemski potwór o nieziemskim charakterze. Jeśli sądzić po wyrazie jego twarzy, umiejętności włóczenia się z rozwaloną czaszką i sączącym się mózgiem... W drzwiach stanęli Norris i MacReady. Wejście zapełniało się stopniowo kolejnymi dygoczącymi ludźmi. Czy ktokolwiek widział przechodzącego stwora? Spytał naiwnie Norris. Około 400 wzrostu, troje czerwonych oczu, wyciekający mózg. Ej tam, a sprawdził ktoś, czy to nie idiotyczny dowcip? Jeśli tak jest, myślę, że wspólnymi siłami przewiążemy pupilka Blaira do szyi Conanta, tak jak w opowieści o Albatrosie i sędziwym marynarzu. To nie jest dowcip, Conan zadrżał. Boże, żałuję, że tak nie jest. Wolałbym nosić... Tu przerwał. W korytarze przeszedł dziki, nieziemski ryk. Wszyscy nagle zesztywnieli i odwrócili się. Chyba go mamy, dokończył Conan. Oczy miał rozbiegane i dziwnie niespokojne. Popędził z powrotem do rajskiego domu, do swojej pryczy i prawie natychmiast wrócił z ciężką 45 oraz toporem do lodu. Ważąc je w rękach, ruszył w stronę korytarza prowadzącego do psiego obozu. Stwór wlazł przez pomyłkę do złego korytarza i wylądował wśród haskich. Słyszycie? Psy pozrywały się z łańcuchów. Niemal paniczne wycie sfory przeszło w skowyt dzikiego pościgu. W wąskich korytarzach dudniło szczekanie psów, przez które przebijał się zduszony, mrukliwy warkot czystej nienawiści. I nagle pisk bólu, jękliwy skowyt kilkunastu zwierząt.
Conant rzucił się do drzwi. Tuż za nim biegł MacReady. Wkrótce dołączyli do nich Barclay i komandor Gary. Pozostali popędzili do budynku administracji i po broń do szopy na Sanie. Pomroy, opiekun 5 krów w wielkim magnesie, ruszył w głąb korytarza, w przeciwnym kierunku. Przypomniał sobie o widłach z długimi zębami na kiju długości 6 stóp. Barclay zatrzymał się w ślizgu, gdy olbrzymie cielsko MacReady'ego skręciło nagle z korytarza prowadzącego do psiego obozu i zniknęło za zakrętem. Mechanik z gaśnicą w rękach wahał się przez chwilę niezdecydowany, w którą stronę iść, lecz wkrótce popędził już za Conantem. Cokolwiek wymyślił MacReady, można było mieć do niego zaufanie. Conant zatrzymał się na zakręcie korytarza. O wielki Boże! Wydarł mu się nagle z gardła syczący szept. Rewolwer wypalił z hukiem. Ciasne korytarze przeszyły 3 głuche, gęste fale dźwięku i jeszcze 2. Rewolwer upadł na ubity śnieg. Barclay spostrzegł, że Conant zasłania się toporem. Na chwilę jego potężne ciało przesłoniło mu widok. Usłyszał jednak obrzydliwe miauczenie i szaleńczy chichot. Psy nieco się uspokoiły. W ich przytłumionym warczeniu była śmiertelna powaga. Wysuniętymi pazurami drapały ubity śnieg. Pozrywane łańcuchy brzęczały i plątały się. Conant przesunął się gwałtowniej. Barclay mógł zobaczyć to coś w dole. Zamarł na chwilę jak zmrożony. Potem odetchnął i siarczyście zaklął. Stwór rzucił się na Conanta. Potężne ramiona mężczyzny zamachnęły się, celując najpierw płaską stroną topora w coś, co mogło być ręką. Zachrzęściło okrutnie. Postrzępione ciało, rozszarpane przez pół tuzina dzikich psów, znów skoczyło na nogi. Czerwone oczy płonęły ogniem nieziemskiej nienawiści, obcą, niezniszczalną żywotnością. Barclay skierował na niego gaśnicę. Oślepiający pęcherzykowy strumień rozpylanej substancji chemicznej zaskoczył stwora i powstrzymał go. Dołączył się do tego bezlitosne ataki haskich, które nie bały się już niczego, co żyło albo jeszcze mogło żyć. MacReady odepchnął zagradzających mu przejście i skierował ich do wąskiego korytarza nabitego ludźmi, którzy nie byli w stanie przedostać się na teren walki. Był to początek zaplanowanego wcześniej ataku. W brązowych rękach MacReady trzymał gigantyczny palnik używany do rozgrzewania silników samolotowych. Palnik ryknął gwałtownie, kiedy MacReady, skręciwszy za róg korytarza, otworzył zawór. Oszalałe, obrzydliwe miauczenie przeszło w głośny syk. Psy cofnęły się gwałtownie przed 3-stopową lancą ognia. Bar! Przynieś kabel elektryczny i podłącz go tu jakoś. Jeszcze uchwyt! Porazimy śmiertelnie tego potwora prądem, jeżeli go wcześniej nie spopielę. MacReady mówił z powagą człowieka prowadzącego zaplanowaną akcję. Barclay skierował w głąb długiego korytarza. Przed nim pędzili już Norris i Van Wall. Barclay znalazł kabel w skrytce z urządzeniami elektrycznymi umieszczony w ścianie korytarza. Przez pół minuty nacinał izolację nożem, po czym ruszył z powrotem. Głos Van Walla zagrzmiał ostrzegawczo. Uwaga! Prąd! Awaryjna prądnica benzynowa zaskoczyła z głuchym łomotem. Tam na miejscu było teraz dużo ludzi. Węgiel opałowy wędrował do komory ogniowej paleniska elektrowni parowej. Norris, przeklinając niskim, monotonnym głosem, manipulował szybko i pewnie przy drugim końcu kabla trzymanego przez Barclaya, łącząc go z jednym z przewodów zasilających. Kiedy Barclay doszedł do zakrętu korytarza, psy cofały się przed rozszalałym potworem, którego czerwone oczy złowrogo raziły oślepiającym światłem, obrzydliwie miałczącym, z podstępną nienawiścią. Skąpane w czerwoności pyski psów z obwódkami świecących bielą zębów tworzyły półkole. Husky skowyczały z nienawiścią i zjadliwą żądzą, dorównującą niemal furii czerwonych oczu. MacReady, ufny w swe siły, stał w pogotowiu na zakręcie korytarza, swobodnie trzymając w rękach syczący palnik. Kiedy zjawił się Barclay, MacReady odsunął się na bok, nie odrywając oczu od bestii. Na jego szczupłej twarzy z brązu dał się zauważyć delikatny, ściągnięty uśmiech. W głębi korytarza odezwał się głos Norrisa. Barclay zrobił krok do przodu z kablem umocowanym taśmą do długiego kija od łopaty do śniegu. Oba przewody były rozdzielone 18-calowym kawałkiem drewna umocowanym w poprzek końca uchwytu. Nieizolowane miedziane przewody pod napięciem 220 V migotały w świetle włączonej lampy.
Stwór zamiałczał obrzydliwie, zatrzymał się i odskoczył. MacReady przysunął się bliżej Barclaya. Psy wyczuły jego zamiar z niemal telepatyczną inteligencją tresowanych huskich. Ich skowyt stał się jeszcze przenikliwszy, a zarazem jakby spokojniejszy. Zbliżyły się drobno, przebierając łapami. Nagle olbrzymi, czarny jak sadza pies skoczył na schwytanego w pułapkę stwora. Ten zaczął wrzeszczeć, szarpiąc go szponami, jakby ciął pałaszem. Barclay skoczył do przodu i zadał cios. Rozległ się niesamowity, przeraźliwy krzyk i nagle, zdławiony, umilkł. Korytarzem poniósł się smród spalonego ciała. Kłębił się tłusty dym. Odbijający się echem łom od benzynowej prądnicy przeszedł w głuchy szum. Czerwone ślepia ze sztywniającej, targanej drgawkami parodii twarzy zasnuły się mu mgłą. Niby ręce i niby nogi drżały i dygotały. Psy skoczyły do przodu, a Barclay odrzucił broń. Leżący na śniegu stwór nie poruszał się, gdy lśniące zęby rozszarpywały go na strzępy. Tłumaczyła Stefania Szczurkowska. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.